on musi mieć satysfakcję, że ty jeszcze raz pójdziesz do tej pani i to zgłosisz. I on zareaguje. Powinniśmy zrobić jakąś paczkę dla George'a na święta. O tak, o to jest dobry pomysł. Kurde, jak można dzień przed Wigilią się wpierdalać na napad? Dlaczego go nie zatrzymaliśmy? Ja mu mówiłem przez telefon. Mam wrażenie, ja mu mówiłem wina. Przez telefon. Ja mu mówiłem, ale on bardzo chciał to zrobić. I wydaje mi się, że wiesz co, Logan? On po prostu coś obiecał tej swojej nowej i być może nie wiem. Nie, stary, nie. Wydaje mi się, że George chciał sobie po prostu podbić adrenalinkę i tyle. Powtarzaj, że może myśli, że jest nieśmiertelny. Wydaje mi się, że zdobył pewną siebie, taką sztuczną, wiesz, tu przelizał jakąś laskę, tu wczoraj na imprezie było u niego dziewczyny i myślał, że jest pepkiem świata, a co najwyżej jest drugim pepkiem po drugiej stronie. Czyli chłopom, tak. Wiecie o co, nieważne. Pan wspominał o jakiejś parce świątecznej, nie znam chłopa, ale byłem w Kiciu i wiem, że tam jest przejebane. Mogę w sumie uszknąć. Jest 2137 widzów, 2137 widzów. Jestem się w stanie dorzucić. O tak. O, świetnie. No, coś fajnego by dla niego kupić. No dobra, no to zrzućmy się. Jakbyście dali po 10 koła, to bym na pewno coś fajnego mu kupił. Po 10 koła, kurwa? No dobra, niech będzie po 5. Jakoś będzie w celi, no. Kafla mogę rzucić, kurwa, na... Dobra, kafel też może być, kafel też może być. Na kafla coś, ja dołożę więcej w takim razie. Tutaj respektuje pan przelewy... A pan problem z tym, że nie mam konta bankowego. Znaczy mam, tylko że to konto... Jest troszkę, można powiedzieć... No nieważne, no, nie działa. Jakby mi pan chciał przelew zrobić na 1000 dolarów, to by musiał pan na 4 i wtedy jesteśmy kwita. Tak, a jeśli my pan chciałby na 1000 dolarów, to by musiał pan na 200 tysięcy James, dolarów. Nie wysługując ciebie, tutaj masz za rogiem bankomat. Co skoczysz, ja ci oddam. No, pewnie, że tak. Ja tu poczekam i będziemy, wiesz, i mamy już paczkę dla chłopaka, dobrego chłopaka, co zawsze, kurwa, stał za swoimi. Wiesz, nie rozjebał się na bębnie nigdzie i, wiesz, jak ratował bułką, szynką, ostatnią z lodówki, to poratował, nie? Dobry chłopaczyna siedzi na celi, kurwa, trzeba mu pomóc. Ja sobie pozwoliłem tutaj wykonać przelew. Świetnie. Myślę, że jesteśmy kwita. Adekwatna zapomoga dla tutaj pana znajomego. Świetnie. Bardzo serdecznie dziękuję. W takim bardzo razie proszę. Już spieszę jechać do Vanilii Unicorn i porobiliśmy jakieś zdjęcia fajnych lasek, żeby miał to. Prywatny taniec jakiś wezmę może. Może nagram mu stosunek, bo wiesz, puściłby sobie później więzieniu zawsze. Czyli... No, chyba znalazłem. Doszło? Cześć panu. O, tak. Dziękuję serdecznie. Czyli generalnie to w parce świątecznej będą zawierały nudesy się? Również. Ja myślę, że jakiś wierszyk też trzeba mu podrzucić. Kurwa, pan swoje... no, to panowie, to jesteście najlepszymi po prostu przyjaciółmi ever, nie? Takiej paczki zapłacę, świątecznej to bym się spodziewał. Zapłacę ciebie dobrego krokiecika, skurwysynu, krokieterka, która matura dla mnie już zerka, właśnie tak.